zajęcie smakosze. Dzisiaj będę przygotowywała skrzydełka, które będą jutro pieczone na grillu. Przygotowałam trochę ponad kilogram skrzydełek z kurczaka. Jest tutaj ich 11 czy 12 sztuk. Te skrzydełka będę zaparzała w bulionie warzywnym, a potem będę je marynowała. Na marynatę będę potrzebowała skórkę z cytryny oraz sok z połowy cytryny, cebulę, czosnek, olej, sos sojowy, słodką i ostrą paprykę, a także kilka kropel sosu tabasco. Piec, jak wspomniałam, będę na grillu, ale będą mi potrzebne takie oto szpikulce. Wszystkie składniki oraz sposób przygotowania, jak zawsze, podaję w opisie pod filmikiem. Skrzydełka umyłam, a teraz poodcinam te tutaj ostatnie kawałki, bo one są cienkie i na grillu by się tylko przypaliły. I teraz te skrzydełka wrzucam do wrzącego wywaru warzywnego. Za chwilę przestanie wrzeć. Zmniejszam teraz grzanie do minimum, bo chodzi o to tylko, żeby się te skrzydełka zaparzyły, bo na grillu wówczas nie będą surowe przy kości. W międzyczasie do dużej miski, w której będę marynowała skrzydełka, ścieram skórkę z połowy cytryny. Ścieram także cebulę. Do skórki z cytryny oraz cebuli dodaję przeciśnięty przez praskę czosnek. Do tych składników dodam wyciśnięty sok z cytryny. I teraz do tego dodaję 3 łyżki oleju. Jedną łyżkę sosu sojowego, pół łyżeczki słodkiej papryki, pół łyżeczki ostrej papryki oraz kilka kropel sosu tabasco. I całość marynaty mieszam. Do niej wrzucę skrzydełka. Zaparzone skrzydełka wyjmuję z wywaru. Skrzydełka ostygły. Wkładam je teraz do marynaty. Mieszam dokładnie, aby marynata otoczyła każde skrzydełko. Od czasu do czasu podczas marynowania przemieszam te skrzydełka. Skrzydełka są już dobrze otoczone marynatą. Zamykam teraz miskę i wstawiam do lodówki na całą noc. Tackę do grilla jak zawsze smaruję olejem. I na dwa szpikulce nabijam skrzydełka.
teraz tę tackę postawię na rozgrzany grill. Dzięki temu, że są nabite na dwa szpikulce, będzie łatwo je można obracać podczas pieczenia. W połowie pieczenia odwracamy skrzydełka na drugą stronę. Upieczone skrzydełka przekładamy na pomiczek. Bardzo proszę. O, dziękuję bardzo. Co my tu dzisiaj dobrego mamy? A to są skrzydełka z kurczaka. Tak. W takiej pikantnej marynacie. Mam nadzieję, że będą smakowały. No, zaraz sprawdzimy. Skrzydełka w pikantnej marynacie. No, tutaj mało mi się nabrało. Jeżeli nie są zbyt gorące, to po prostu można wziąć w palce i ogryzać. Bardzo dobre. Polecam wszystkim smakoszom. Dziękuję i życzę także wszystkim smacznego. Dziękuję.